Na Stadionie Śląskim w Chorzowie ponownie odbędzie się impreza sylwestrowa. Tym razem zmieni się jednak organizator, który został wyłoniony w drodze przetargu. Poza terminem na razie o sylwestrze na stadionie wiadomo niewiele. Łukasz Kądziołka. Do tej pory największą sylwestrową imprezę w regionie organizowała co roku Telewizja Polsat. Tym razem będzie inaczej. Dzisiaj został rozstrzygnięty przetarg na organizację imprezy. Lepszą ofertę złożyła Telewizja Polska. Oznacza to, że TVP nie zorganizuje imprezy na powitanie 2025 roku w Zakopanem, tylko w Chorzowie. O tym, co czeka uczestników, na razie nic nie wiadomo. Szczegóły Sylwestra Telewizji Polskiej, które odbędzie się na Stadionie Śląskim w Chorzowie, w tym nazwiska artystów i nazwy zespołów, które wezmą w nim udział, podamy w najbliższym czasie, informuje TVP. Nowością Sylwestra na Stadionie Śląskim będzie to, że scena ponownie znajdzie się w środku, a nie na zewnątrz obiektu. Tym razem Stadion Śląski, jako jednostka budżetowa województwa śląskiego, ogłosiła przetarg na organizację imprezy. Kryterium oceny ofert była cena. W związku z faktem, iż mieliśmy dwie oferty złożone w toku postępowania, oferta telewizji polskiej była tańsza o prawie 2 miliony 800 tysięcy złotych, w związku z czym będziemy świętować nowy rok wspólnie z telewizją polską. Za organizację imprezy stadion ma zapłacić państwowej spółce niespełna 3 miliony 700 tysięcy złotych, jednak szacunkowy koszt Sylwestra z TVP to około 7 milionów złotych. Dla uczestników impreza będzie bezpłatna.